Cześć, tu Mateusz z Nauki Jazdy Krzysztof. Dzisiaj pokażę Wam mega fajną trasę egzaminacyjną. Pełną trasę egzaminacyjną. Oceniam skalę trudności 4,5 na 5, więc będzie to naprawdę dosyć trudna trasa. Warto ją zobaczyć. Zapraszam do oglądania filmu. Jesteśmy już w środku. Dzisiaj jeździmy z Mikołajem. Cześć Mikołaj. Cześć Mateusz. Cześć Mateusz. Jedziemy sobie teraz pełną trasą egzaminacyjną, która może być również wykorzystana przez któregoś z egzaminatorów właśnie w Dąbrowie Górniczej. Sam ocenisz też, jak bardzo była trudna ta trasa. W mojej ocenie jest to takie naprawdę mocne 4,5 na 5. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie obejrzeli ją do końca. My również po drodze będziemy omawiali pewne sytuacje, więc będę Ci dzisiaj podpowiadał, co masz robić. Ale pamiętajcie, że na egzaminie no nie mamy niestety tych podpowiedzi. Więc egzaminator po prostu czeka na Twoją reakcję, nie może Ci nic podpowiedzieć. Więc dzisiaj pokażę Wam tą trasę egzaminacyjną wraz z podpowiedziami, a Wy analizujcie, czy dalibyście sobie radę przejechać ją w pełni samodzielnie. Jeżeli macie pytania, oczywiście piszcie w komentarzach. Czekam również na Wasze reakcje. Czy jest Pan, Panie Mikołaju, gotowy do tego, żeby zacząć egzamin? Tak. Zaczynamy. Widzimy się na trasie. Symulujemy teraz wyjazd z Wordu, ponieważ ten wyjazd jest no, prawie identyczny, tyle że jest kilka metrów dalej lewo? I pojedziemy sobie w lewo. Tak, lewy kierunkowskaz, patrz się prawo-lewo i wykorzystaj. Pamiętaj tutaj, żeby nie ścinać. Zobaczcie tą drogę, w końcu, moi drodzy, w końcu droga przy Wordzie doczekała się remontu i jest tak, jak być powinno, czyli jest bardzo dobrze oznakowana, są nowe linie, piękny asfalt. Ta linia ciągła tutaj jest dosyć mocno też wysunięta, więc przy wyjeżdżaniu z Wordu pamiętaj, żeby nie najechać na nią, ok? Staramy się przejeżdżać przez linie przerywane. No i mamy pierwsze skrzyżowanie, na tym skrzyżowaniu proszę w lewo, czyli rondo przy Wordzie, więc 90% szans, że się tutaj pojawicie, no nie ma się co oszukiwać. Nie liczcie na to, że tutaj nie będziecie, bo na bank się tutaj pojawicie. Przy wyjeździe z Wordu, co dajemy? Kierunkowskaz prawo, to tylko przypominam. W lewo kierunkowskazu nie dajemy i jedziemy prosto. Zbliżamy się do pierwszej sygnalizacji świetlnej. Tu pamiętaj, najpierw hamulec delikatnie, w ostatniej fazie wciskamy sprzęgło. Patrz się również na lusterka za nami, czy jakiś... Ok, i puść hamulec, sytuacja się zmieniła, dynamicznie jest na drodze, było czerwone, zmieniło się na zielone. Ale przed hamowaniem zawsze pamiętaj, patrzymy w lusterka, czy przypadkiem za chwilę jakiś tir nie wjedzie Ci w plecy, dobra? I maksymalna prędkość, jaką tutaj możecie jechać, to 50 km na godzinę, ale pamiętajcie, że ta prędkość musi być dostosowana do warunków na drodze. Więc tutaj te 40-45 takie maksimum, tutaj 50 nawet nie ma sensu utrzymywać, nawet jedziemy w tej chwili w granicach 30-35. No o czym zapomniałeś teraz? O redukcji, nie? Okay. Dobra, sprzęgiełko do końca, prawy kierunkowskaz, zobacz, trochę więcej się dzieje, jedynka. Moi drodzy, jeszcze tak szybciutko historia Mikołaja, jaka jest. Mikołaj zaczynał kurs w 2018 roku, wyjeździł ponad połowę jazd i zniknął, po prostu upłynnił się i wrócił do nas po kilku latach. No i dzisiaj mamy jazdy przypominające, więc tutaj nie ma nic ustawianego, jest to prawdziwa jazda dzisiaj Mikołaja po dłuższej przerwie. Nie no, już jestem kierowcą zawodowym. Już jest prawie kierowcą zawodowym, takim wirtualnym na symulator track na PlayStation. Panie Mikołaju, na najbliższym skrzyżowaniu z ruchem okrężnym w prawo. Dzisiaj jeździmy Mercedesem. Słucham. Co słychać, Mercedes? To zależy od Ciebie. W prawo, a nie prawy kierunkowskaz. Zapomniałem, że Mercedes nam mówi. Dobra, patrzymy się i jedziemy. Uważaj na Pana, sprzęgło do końca. I jedziemy. Ok, jest daleko, nie zatrzymujemy się. Tutaj pamiętajcie, jesteśmy w tej chwili na alejach, żeby nie najeżdżać na tą ścieżkę rowerową. No i ostrożnie na rowerzystów. Za chwilkę pojedziemy sobie w prawo. I skręcamy w prawo. Nie spojrzałem lusterko. Przyznam się. Tak. Zawsze pamiętajcie, jak skręcamy w prawo, przecinamy ścieżkę rowerową. Dwa razy lepiej spojrzeć w lusterko. Zobaczcie, mamy zakaz jazdy w prawo. Pierwszy znak ustąp pierwszeństwa. My jedziemy prosto sobie tutaj, więc uwaga. Pamiętajcie, patrzymy się, wychylamy, czy nikogo nie ma. Dobra, jedziemy. O, zjedziemy na prawo. Zobaczcie, jest dosyć ciasno. Jak widzieliśmy taką sytuację, jedynka.
lewy pełny i pełny kierunkowskaz. Lewy kierunkowskaz i pełny lewo. Nie pchajcie się, moi drodzy, zaczekajcie w takiej sytuacji. Nie spieszcie się, tak? Bo gdybyśmy teraz wyjechali, no byłby problem. No jak mamy stąd wyjechać, zgadza się? I tutaj co? Lewo, prawo. To jest w prawo akurat, dokładnie, więc nakaz jazdy w prawo. I zobacz, w jaką drogę wjeżdżasz? Jednokierunkową. Nie wiem, czy wy to widzicie na filmach, ale tutaj po prawej stronie jest znak drogi jednokierunkowej. Okej, okay, i do lewej. Łatwo nie zauważyć, nie? Ale nawet jakbyś nie zauważył tego znaku, możemy się zorientować, że jest to jednokierunkowa, no bo wszystkie samochody stoją raz. Okay. Znaczy, w jednym kierunku. Tam był zakaz, dlatego. Tam był zakaz. Wszystkie samochody stoją w jednym kierunku, no i nie ma żadnego. No jest na tyle ciasno, że jednak drugi samochód raczej by nie pojechał. No i końcówka tej drogi widzisz, jest dosyć w lewo. No tutaj raczej też widzimy, że skręcając w lewo powinniśmy się ustawić do lewej krawędzi, prawda? Dobra, zobacz, jak tam wygląda ten wyjazd. Uważaj na tą linię ciągłą, którą widzisz. Jadę na ten pierwszy czy na ten drugi pas? No zobaczymy, może się uda od razu na prawy, bo on jest na tyle wąski, że nie wiem, czy i tak zmieścisz się tam, żeby oczekiwać. Więc czekamy. Patrzymy się. I gazu ładnie. Ok, jedziemy, gaz. Zobacz, jak byłoby ciężko wjechać na ten pas i później zjechać na prawy, więc tutaj raczej, moi drodzy, czekajcie, aż z prawej strony będzie też w pełni pusto i wyjedźcie bezpośrednio na prawy pas. Jest linia przerwana, więc mogliśmy tak zrobić. Na najbliższym rondzie pojedziemy sobie w lewo. Na rondzie nie pod prąd, dokładnie nie bierzemy sobie do serca jazdy na wprost. Robimy na rondzie zawracanie. Robimy na rondzie zawracanie. Zawracanie, no, takie trudne. Dasz to? I pierwsza w lewo, tak? Czy co? Nie, nie wiem, nie wiem. To tu będziecie widzieć teraz, dodamy wam wstawkę. Dobra. Jedź. Matko jedyna, matko co, jedyna! Małgosiu? Nie, no idziesz do domu, naprawdę. Nie, nie, ja idę, Małgosiu, naprawdę. No to siwy idę. Dym. No, idę do domu. Co ty to teraz zrobiłaś? To nie ma sensu, nie, naprawdę, mówię ci, nie wiem, Małgosiu, nie wiem, co jest, nie wiem. Zrobimy na razie zawracanie. Jedynka. Okej. Okay. I jedziemy. Tak samo jak na rondzie na wprost, nie? Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Po flunął! Pięknie! Pięknie! To też było. To ja tak bym nie zrobił. To już jest na grubo. Okej. Okay. Zobaczcie teraz, w co wjeżdżamy. W strefę ruchu. Prędkość maksymalna? 30. Dobrze. Pierwsza w lewo, następnie w prawo, proszę. I w prawo. Tutaj trzymaj sobie sprzęgiełko. Pamiętajcie, tutaj są to skręty manewrowe, więc bardzo ostrożnie, noga nad sprzęgłem cały czas. W każdej chwili będzie być może konieczność zatrzymywania się, więc musicie patrzeć, co się na drodze dzieje. Dobra, no i szukamy miejsca zaraz do parkowania. Za tym niebieskim samochodem po lewej stronie sobie zaparkujemy. I tutaj pamiętajcie, sprzęgiełko do końca, wykorzystaj sobie całą szerokość jezdni, sprzęgło do końca. Możesz się śmiało zatrzymać, włącz kierunkowskaz. Ło, ale nie wycieraczki, całkowicie wyłącz, całkowicie jeszcze włącz, dobra. Jak twoje ramię jest na środku pojazdu, pełne lewo i bardzo powolutku wjeżdżamy. Żółwie tempo, pamiętajcie. Nie krzyżuj rąk, wyprostuj ręce, ok. Będziesz w środku, prostuj koła. Jeszcze, jeszcze, super i prosto. Ok, delikatnie do lewej teraz, sprzęgło i hamulec. Elegancko. Sprawdź, czy da się wyjść z samochodu, daj sobie na luz. Wyjdziesz z pojazdu? Wyjdę. Dobra, super. Zaliczone parkowanie. Wyjeżdżamy teraz, Mikołaj, zawracając. Jeżeli egzaminator ci powie, że wyjeżdżamy, to wyjeżdżasz w tym samym kierunku. Okej. Okay. Tak jak wjeżdżałeś, a jeżeli powie, wyjeżdżamy zawracając, to w ruchu przeciwnym. Pamiętaj, to jest mega ważne i tutaj też bardzo dużo osób robi właśnie ten błąd, od razu zaczynacie kręcić kierownicą. Czyli jak teraz zaczniesz kręcić, to od razu przód zacznie wychodzić i zahaczysz o samochód, który jest obok. Czyli muszę wyjechać trochę. Najpierw na prostych kołach, dopiero jak nasze lusterko co najmniej minie jego tył, czy też przód w tym przypadku, dopiero zaczynasz kręcić, dobra? Czy czwarty wyjechałeś, czekaj i teraz pełny prawo. O właśnie. I teraz masz pewność, że nie zahaczysz go, nie? Sprzęgło stop. Jasne, jedynka. Lewy kierunkowskaz teraz też, bo zmieniasz jednak kierunek. Jedziemy do końca i w lewo. Dobrze, parkowanie mamy za sobą. Czyli jedno zadanie egzaminacyjne już kolejne wykonane. Pamiętajcie, że na egzaminie to parkowanie musi się zawsze pojawić. Czy to prostopadłe, czy to równoległe lub skośne. Jedziemy na końcu w lewo. I tutaj pamiętaj, że mamy te
manewry cały czas, skręty takie manewrowe, czyli cały czas pilujemy sobie sprzęgiełko dokładnie, wychylamy się, patrzymy ładnie na prawo, lewo, lewy kierunkowskaz, powoli i pełny lewo, ok. I w prawo. I na rondzie teraz jedziemy w lewo. Trochę teraz podpowiadam, pamiętaj, na egzaminie będzie w pełni cisza, okay. Nie? Ale ciebie teraz... sobie dał radę przecież. No, dzięki do domu, dzięki. To ja może wyjdę, dobra? Wy sobie wszyscy dajecie radę, a później przychodzi na egzaminie, no ja nie wiedziałem, zapomniałem. Nie, no musimy powiedzieć w ogóle, że to są moje pierwsze jazdy tak autentycznie, nie? Jakby ja ostatni raz jeździłem, tak legalnie jeździłem 6 lat temu. Po takiej przerwie i tak ci idzie naprawdę całkiem fajnie, teraz tak szczerze. Jestem się za rumieniem. Wiesz, często jest tak, że po takich przerwach jednak ludzie zaczynają od zera. Jeżeli robicie sobie przerwę w kursie, no niestety nie jest to zbyt dobry pomysł, powiem szczerze. Ale nie poddawajcie się, idźcie dalej. Jak już zaczęliście, polecam skończyć ten kurs, naprawdę, bo nigdy nie wiecie, kiedy prawko może wam się przydać. No i też wiek przede wszystkim, tak? Ludzie często do mnie dzwonią i mówią, no bo ja jestem już po 40, jestem po 50, to już chyba nie dla mnie gaz ładnie. A mówię, dlaczego nie dla ciebie? Kto powiedział, że to jest za późno, prawda? Po 50 śmiało, możecie przychodzić na prawko. Ja serdecznie zapraszam i uważam, że nigdy nie jest za późno. No, zdarzały nam się osoby jeszcze starsze, prawda, na kursie, nawet 60 i 70 lat. Oczywiście jest to wtedy troszkę utrudnione, gazu ładnie, prosto jedziemy. Bo ja to tłumaczę w ten sposób. Jeżeli ktoś ma 18 lat, idzie na prawko, to ile lat nie jeździł? 18, tak? Czyli prosto jedziemy przez skrzydło. Czyli no, stosunkowo niedługo. Jeżeli ktoś ma lat 50, 60 czy też więcej, to ile lat nie jeździł? 60 lat. Po prostu wyobrażasz sobie nie robić czegoś 60 lat i nagle się nauczyć czegoś nowego? No nie jest to takie proste. Wymaga to wtedy więcej poświęcenia, więcej czasu, ale nie ma rzeczy nie do przeskoczenia, więc wiek to tylko liczba. Więc jeżeli się zastanawiacie, czy iść na prawko, a myślicie o tym, że już za późno, ja zmieniłbym to myślenie i dzwońcie, poradzimy naprawdę, pomożemy. Często takie osoby pytają, no ale to w jakim czasie się nauczę? No, potrzeba tyle czasu, będziesz musiał jeździć tyle, ile jaka będzie potrzeba. Jedziemy teraz w lewo na skrzyżowaniu. Ale naprawdę taką, no, sprawdzającą się zasadą, jeśli mogę tutaj podpowiedzieć, sprzęgiełko do końca, tu uważaj, mamy skrzyżowanie. I jedziemy. Okej. Okay. Teraz jedź tak, żeby się nie zatrzymywać na środku skrzyżowania, absolutnie, i do wewnętrznej. Tutaj na tym skrzyżowaniu patrzcie na prawą, lewą stronę i wyjedźcie w taki sposób, lusterko, prawy kierunkowskaz, żeby ten wyjazd był płynny. Moi drodzy, zbliżamy się do ronda budowniczych. Teraz zobaczycie sobie to rondo z góry, z lotu ptaka. Pamiętajcie, że mamy tutaj również przejazdy tramwajowe i tramwaj tutaj ma pierwszeństwo z każdej strony, wjeżdżający i zjeżdżający. Na temat ronda budowniczych nagramy jeszcze osobny film, stricte na temat tego właśnie skrzyżowania, ale no, na egzaminie też bardzo, bardzo prawdopodobne, że się tam na tym skrzyżowaniu pojawicie. I jedynka, jedynka Mikołaj, dodajesz trójkę. Okej, okay, jedziemy. Lewy kierunkowskaz. Bieg to tylko liczba jest. Bieg to tylko liczba, dokładnie, z trójki też można ruszyć. Za kwiaciarnią, zobaczcie, pierwsza w prawo tutaj. I znowu zobacz, wjeżdżamy w strefę jakiej prędkości? 30. Dobrze, jedziemy. Możemy jechać prosto? Nie. Trzymaj to sprzęgło bardziej. To pojedziemy sobie w lewo. W prawo też możemy co prawda pojechać, ale my jedziemy w lewo. I zobacz, w jaką drogę wjeżdżasz. Jednokierunkową. Dobra. Moi drodzy, wracając do tej zasady, ile potrzebuje godzin, żeby nauczyć się jeździć? Taka stara zasada, która naprawdę często się sprawdza i ja też jestem często jej zwolennikiem, to tak, standardowa ilość godzin w kursie, czyli ta minimalna 30 godzin, plus tyle godzin, ile masz lat. To się naprawdę mega sprawdza. I wtedy naprawdę jesteście dobrze rozjeżdżeni, jesteście dobrze przygotowani do tego egzaminu, nie ścinaj za bardzo. I czujecie przede wszystkim ten samochód. Nie, idziecie na egzamin, nie boicie się, prawda? W lewo na skrzyżowaniu. Więc no, jeżeli mówimy szczerze, to im więcej lat, tym po prostu więcej godzin i tego nie przeskoczymy. Ok. Patrz teraz na znaki. Nakaz. Wiem, że są mało widoczne, ale jest ten nakaz. Dobrze, daj lewy kierunkowskaz. Zobacz, ile po drodze już mieliśmy miejsc, w których mogłeś zrobić błąd, nie? A zrobiłem jakiś? Nie, jazda jest idealna. Jedynka. Zrobiłem jakiś. Jakbym nie podpowiadał. Jedyny błąd, jaki zrobiłem, to że przerwałem w 2018 roku. No właśnie, to jest twój błąd, żebyś wiedział. Jedziemy do końca i w prawo.
pamiętaj, że jest inaczej, kiedy jedziemy na kursie, tak? Kiedy nie masz jednak tego stresu presji, w stosunku do tego, jak jest na egzaminie. I nie wiemy, na kogo trafimy. Brawo, dokładnie. Tutaj, nie wiemy, tutaj na wiem, kogo... z kim jadę. Tak. Znasz samochód. Znam. A jeżeli nie bierzesz naszego samochodu na egzamin, to też pamiętaj, że inny pojazd też robi robotę i jedziemy. Bo zawsze te pierwsze 5 minut musimy wyczuć sprzęgło, musimy poznać samochód. Tak jak on mówi, zobacz, pamiętaj, tu mamy 30. I jedziemy teraz na rondzie w lewo. I tutaj, moi drodzy, zobaczcie, mamy takie rondo turbinowe. Ja osobiście na wcześniejszych też filmach mówiłem wam, że jadąc w lewo powinniście jechać przy wewnętrznej, czyli właśnie przy tej skrajnej, przy wewnętrznej tego skrzyżowania. Śmiało możemy coś takiego zrobić, ale po zewnętrznej to też nie będzie błąd. Nie? Okay. No i teraz wjedź sobie na ten wewnętrzny. O, bo widzisz, jak wjedziemy na wewnętrzny, to ona, tak, ten pojazd z prawej strony może sobie też ten prawy pas wykorzystać, nie? Do tego przejazdu. I przez to upłynniamy ruch. Jeżeli byś to zrobił po tym zewnętrznym, to też nie będzie błąd. I na egzaminie, jeżeli zrobicie to czy przy wewnętrznej, czy przy zewnętrznej, raczej to też nie powinno stanowić większego problemu. Uwaga, patrzymy się na prawą stronę teraz. Mhm. LKM, pamiętaj, lusterko, kierunkowskaz, kierunkowskaz. Manewr. I manewr. Trzy razy miga kierunkowskaz, dopiero zmieniasz pas. Tu popatrz prawo, lewo, zobacz, mamy ścieżkę rowerową, mamy przejście dla pieszych, więc ostrożnie. Super, i jedziemy. Mikołaj. To nie jest automat. Za przejściem dla pieszych w prawo. Prawo, tu jest prawo. Wiedziałem. Sprawdzasz mnie po prostu. Tak, tak. Dwójeczka. Do lewej teraz, do lewej odbij. Że tu już by ci samochód zgasł, gdybym nie zainterweniował, bo dałeś czwórkę i zapewne byś go zadusił. Dziękuję za interwencję. Do usług. Patrzymy się, żeby nie być zbyt blisko krawężnika tego prawego. Często kursanci mają tendencję jazdy zbyt blisko prawej strony. Z perspektywy pasażera, nie? Tak, ale tam pamiętaj, mamy dziury, mamy dużo śmieci, blisko krawężniki, więc raczej z dala od tej prawej krawędzi. Czekaj, ja bym tutaj nic nie robił, teraz zostaw tą dwójkę, daj lewy kierunkowskaz, jedziemy w lewo. O właśnie, zobacz, co tu się będzie teraz działo. Mamy przejazd kolejowy z zaporami, a jaki dali nam znak? Stop. Tak, sygnalizacja uszkodzona, więc podjedź. Pewne zatrzymanie. Sprzęgło, stop. Dobra. Jedynka. I tutaj, moi drodzy, patrzymy się prawo, lewo i jedziemy. Tutaj, moi drodzy, no ten znak pojawił się dosłownie kilka dni temu. Być może, jak będziecie oglądali ten film, to będzie już nieaktualne. Ale teraz oczywiście musieliśmy się zatrzymać, bo są tutaj wykonywane jakieś remonty. W prawo za przejściem. Jeżeli tego znaku nie będzie, nie musicie się zatrzymywać. Jeżeli jest ten znak, to musicie się zatrzymać. Patrzcie, w jaką drogę wjeżdżamy. Dobra, i moi drodzy, jesteśmy teraz na osiedlu Łęknice. Też zobaczycie sobie teraz to osiedle z góry, więc zobaczcie, jak zbudowane jest to osiedle. I tutaj mamy drogi jednokierunkowe przechodzące w dwukierunkowe. Bardzo, bardzo popularne też miejsce. Lewy kierunkowskaz. Lustereczko, zmień sobie pas na lewy. Dojeżdżasz do lewej krawędzi. Jeszcze bardziej do lewej. O, i pamiętajcie, zawsze zbliżamy się do lewej krawędzi. Sprzęgło do końca. I teraz płynnie wjeżdżamy. W jaką drogę? Już dwukierunkową. W dwukierunkową, dokładnie. Zobaczcie sobie z lotu ptaka, jak to osiedle wygląda. Omiń ten pojazd. I teraz skręcamy do prawej. I jedziemy w lewo. O właśnie, i tu musimy dojeżdżać do osi, prawda? Ale nie już z lewej krawędzi, tylko właśnie bardziej przy osi, bo jest tu droga już w tej chwili teraz dwukierunkowa. I znowu wjeżdżamy w jaką drogę? Droga jednokierunkowa i wyjeżdżamy do końca i na końcu w lewo. Więc zobaczcie, daj lewy kierunkowskaz. Tu też uważajcie, bo zobaczcie, tutaj jest budynek, który nam zasłania prawą stronę, więc o, stop. Patrzymy się prawo. Zobaczcie, jaka zaraz super sytuacja nam się trafiła. Daj lewy kierunkowskaz. Czyli pamiętajcie, osiedle Łęknice, widok z góry, również jednokierunkowa przechodząca w dwukierunkową. Mega ciekawe miejsce, bardzo często też na egzaminach, więc uważajcie. Zobacz, przed chwilą była, przejeżdżaliśmy przez ten przejazd z informacją, że jest przejazd, sygnalizacja uszkodzona, a w tej chwili zamknęły się zapory. I teraz zobaczcie, zapory są zamknięte, one się otworzą, wszyscy przejadą, znajdziecie, nikt się nie zatrzyma, a my będziemy musieli się zatrzymać, bo mamy znak stop. Nie możemy przejechać nie zatrzymując się. Jeżeli byśmy tak zrobili, no to mamy od razu negatyw. Na egzaminie negatyw, a w życiu to może być prawdziwy negatyw. Jak pojedzie pociąg. Nawet jeżeli tego znaku stop by nie było, nie musiałbyś się zatrzymywać, bo masz przejazd, pamiętaj, z zaporami. Tak? Co musisz zachować? Szczególną ostrożność. Czyli głowa, prawo, lewo. Tak musicie się, moi drodzy, wychylić. Naprawdę. Jeżeli tego nie zrobisz,
to jest podstawa do przerwania egzaminu. Pociąg sobie już przejechał przez ten przejazd kolejowy, więc fajnie. Wszyscy jadą po prostu. Znak stop, sygnalizacja uszkodzona. Mało który pojazd się zatrzymuje, a my absolutnie musimy. Sprzęgło do końca. Patrzymy prawo, lewo i jedziemy. Gaz. Zobaczcie, ci wszyscy kierowcy powinni otrzymać teraz mandat tak naprawdę. Na egzaminie, jeżeli byśmy coś takiego zrobili, no to już mamy pozamiatane. No i co, jak oceniacie tą trasę? Czekam na wasze komentarze. Możecie napisać, czy być może jechaliście właśnie identyczną trasą, jaką w tej chwili jedziemy. Jeżeli jej wcześniej nie widzieliście, no to mam nadzieję, że ona wam na egzaminie pomoże. Jest tutaj, wiecie, jak oglądamy ten film, on nie wydaje się wcale taki trudny, ale jak jesteśmy już jako kierowca, prawda, zobaczcie, ile mamy tutaj możliwości do popełnienia błędu. Naprawdę całkiem sporo. Zobacz, znowu ścieżka rowerowa, ok. Rowerzyści, którzy sobie przejeżdżają. Daj lewy kierunkowskaz. I tutaj ten skręt w lewo też nie będzie należał do łatwych. To droga dosyć ruchliwa. Uważaj, o, widzisz, że ruch tu jeszcze nam jedzie. Przejdzie. Przejdzie. Widzisz, z lewej, z prawej jadą, nie? Tutaj jeszcze przejazd rowerowy, no. Daję ci do linii, troszkę bardziej, uwaga. Jak się uda, to byłoby super, ale... Dobra, wyjedź. Ok, ekstra i do wewnętrznej, wewnętrznej. Ok. Dobra, i dwójeczka. No, tutaj ten wyjazd w lewo naprawdę w godzinach szczytu jest niełatwym wyjazdem. Lusterko prawe. Jedno z zadań egzaminacyjnych, które też będziecie musieli wykonać, to zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, tak? Może się pojawić taka sytuacja, że egzaminator powie, proszę zatrzymać się przy latarni lub przy jakimś znaku i po prostu się przy nim zatrzymujecie. Nie musicie włączać prawego kierunku wskazu, bo nie zmieniacie pasa ruchu, ale przed ruszeniem upewniamy się o możliwości jazdy i też bez lewego kierunku wskazu zaczynamy ruszać. Ale to jest zadanie bardzo też proste, więc nie musicie się tutaj niczego obawiać. W prawo jedziemy. Jeżeli film wam się podoba, oczywiście czekam na wasze łapki w górę. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału. Jeżeli chcecie być na bieżąco z trasami egzaminacyjnymi w Dąbrowie Górniczej, to na pewno się to przyda. A nawet jeśli macie już prawko, to na pewno pojawią się na kanale też informacje, które mogą wam się przydać jako kierowcom celem wyjaśnienia różnych trudnych sytuacji drogowych. OK, jedziemy teraz prosto przez rondo. Pamiętajcie, w całej Dąbrowie Górniczej w tej chwili, znaczy w całej Dąbrowie, tutaj oczywiście, gdzie mamy przejazdy tramwajowe i ronda z tramwajami, wszystkie pojazdy szynowe mają pierwszeństwo wjeżdżające i zjeżdżające z ronda. Teraz, gdyby tramwaj z prawej strony jechał, też ma przed nami pierwszeństwo. Z lewej wyjeżdżający z ronda i z prawej wjeżdżający na rondo będzie miał, pamiętaj, pierwszeństwo, dobra? OK, cyk prawy. Na skrzyżowaniu w prawo, tutaj w prawo i po lewej stronie będzie wjazd i wykorzystamy go do zawrócenia. Ładnie się wychylaj i po lewej stronie mamy wjazd, nie ścinaj, bardziej troszkę do prawej i jedziemy. Okay. Dobra, stop. I co teraz? Wsteczny. Tak, prawy. I zawracamy. Tutaj pamiętajcie o tym, że musimy załączyć kierunkowskaz, to najważniejsze. Ładnie musimy się obracać prawo, lewo, żeby nikomu nie wymusić pierwszeństwa, żeby nikogo nie przejechać. No i jak zawracanie, to musimy jechać w kierunku przeciwnym, do którego wcześniej jechaliśmy, nie? Okay. Do końca i w prawo. I tutaj ulica Tysiąclecia po remoncie cały czas, tak? Znaczy cały czas, niedawno po remoncie, więc mamy znowuż fajnie oznakowaną drogę, ładny asfalt, na szczęście, więc jest wszystko ok. I moi drodzy, zobaczcie znowu to skrzyżowanie z góry. Mamy tutaj rondo przy Wordzie i teraz tak, tutaj jest takie mega ważne miejsce. Jedziemy prosto przez skrzyżowanie i tutaj zobaczcie. Ja zalecam, żeby jadąc na wprost, jechać przy lewej krawędzi, w lewo i na wprost, czy też zawracając przy lewej krawędzi, tak? Prawy pas zostawcie do skrętu w prawą stronę. Ale nawet jeżeli zrobilibyście jazdę na wprost z prawego pasa, to nie będzie błąd, ponieważ ruch w Polsce jest prawostronny. Moim zdaniem tutaj ktoś popełnił, no nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie błąd, czy zrobili to specjalnie, czy też niespecjalnie. Natomiast moim zdaniem ta droga przed chwilką powinna być rozdzielona. Ale pamiętajcie, że jeżeli droga jest na tyle szeroka i pasy nie są wyznaczone, to i tak mamy do czynienia z dwoma pasami ruchu, tak? Ponieważ pasy ruchu nie muszą być wyznaczone w prawo na skrzyżowaniu. Więc my tak wirtualnie, można powiedzieć, możemy sobie te pasy podzielić. Jeżeli jedziemy prosto lub w lewo, ja polecam jechać blisko wewnętrznej krawędzi tego ronda,
a w prawo tylko z prawego pasa. Więc jest to taka sytuacja, powiedziałbym troszkę no, delikatnie kolizyjna, bo z prawego też możemy jechać prosto w prawo i możemy też teoretycznie skręcić w lewo. Ale po co ten dojazd do tego ronda jest taki szeroki? Nie? Ja uważam, żeby upłynnić ten ruch. Mhm. Więc jeżeli chcemy jechać prosto lub w lewo, to przy lewej krawędzi się ustawiamy, a prawy pas ustawiamy dla tych do skrętu w prawo. Więc myślę, że warto napisać do urzędu, żeby być może rozdzielili te pasy i ten prawy wydzielili tylko do skrętu w prawo. I dużo sytuacji takich niejasnych by się tutaj skończyło. Pamiętajcie, że takie sytuacje na drodze często się zdarzają i nie zawsze wszystko jest tak łatwe i czarno-białe, tak na dobrą sprawę. Nie? Zobaczymy, jak ta sytuacja się w najbliższym czasie też wyjaśni. Być może te pasy zostaną rozdzielone. Teraz zjechaliśmy już do Wordu. Dziękuję, prawda? Pozytyw albo negatyw. Jak Ci się podobała dzisiejsza prasa? No właśnie, pozytyw czy negatyw? Tak. Pozytyw. No dobra. No podobała się fajnie, tylko że łatwiej jest jednak z Mateuszem, nie? Niż no ze mną jest zawsze łatwiej, więc jak chcecie mogę też siedzieć z Wami z tyłu na egzaminie, tylko że wtedy nie będę mógł podpowiadać. Taka opcja też jest i myślę, że Mikołaj tak zrobimy, że pojadę z Tobą na egzaminie i będę po prostu siedział z tyłu. Moja osoba, mam nadzieję, mentalnie chociaż Ci pomoże. Jesteśmy już po pełnej trasie egzaminacyjnej. Praktycznie 1:1 jechaliśmy tak jak na egzaminie państwowym. Mam nadzieję, że akurat na nią traficie na egzaminie i będzie to dla Was pestka, żeby ją prawidłowo przejechać. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli podoba Wam się to, co robimy, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, polajkowania tego filmiku, no i zostawienia oczywiście komentarza. Jeżeli przez przypadek trafiliście na ten film, albo po prostu macie kogoś, kto chciałby też ten film zobaczyć lub przygotowuje się do egzaminu, śmiało udostępnijcie go i polećcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia!